grupie orkiestr z Holmi, też naszej parafialnej, wszystkich jeszcze raz na tym naszym koncercie pieśni wielkanocnych, pieśni pasyjnych. Cieszę się, że nas jest tak dużo. Na pewno chciałoby się, żeby było tutaj nas więcej, ale ci, co chcą być, posłuchać, to są. Cieszę się, że ten koncert u nas ma miejsce. Bardzo dziękuję na wstępie, chociaż to powiedziałem panu Damianowi, naszemu organiście, który był pomysłodawcą tego koncertu, wraz z wszystkimi panami prowadzącymi chóry, orkiestry. To piękne i ładne, że właśnie w ten sposób też chcemy uwielbiać Pana Boga. Święty Augustyn Wielki mówił, że ten, kto śpiewa, dwa razy się modli. A więc tym samym wyraził, jak ważny jest śpiew w czasie liturgii.
Znajdujemy się w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej. No i dzisiaj uczestniczyliśmy w pięknym koncercie pieśni pasyjnych i wielkanocnych. Skąd pomysł na takie wydarzenie? Chcieliśmy ogólnie pokazać, jakie są piękne i wspaniałe te pieśni wielkanocne, które, jak sami widzieliśmy, wykonywały różne zespoły, chóry, orkiestry. Zespoły przyjechały z Rokitna i z Kobylan. Chóry natomiast przyjechały z Łomas, z Tucznej, z Białej Podlaskiej, Prawie Miłowzięcia Najświętszej Mary Panny oraz chór lokalny działający przy Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej tutaj na miejscu. I Schola Dziecięco-Młodzieżowa, tak. No to można powiedzieć, że to jest taki przegląd powiatowy, już można koncert. No pierwsza inicjatywa w tym roku spróbowaliśmy, no i odzew był pozytywny. Do Leśnej chyba zawsze chętnie przyjeżdżają chóry, zespoły, bo przecież w maju zaraz będzie koncert pieśni maryjnych. Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Właśnie tak, Wielki Augustyn, święty Kościoła, powiedział właśnie, że kto śpiewa, dwa razy się modli. I ja tutaj bardzo dziękuję panu Damianowi, naszemu wspaniałemu organiście, który z takim pomysłem wyszedł, bo on jest pomysłodawcą tego dzisiejszego koncertu i wydarzenia. Jak widzimy, no naprawdę pozytywnie przyjęty, bardzo dużo ludzi, jak na pierwszy raz. Oczywiście na drugi rok na pewno zrobimy, bo to pokazuje piękno tych pieśni, ale więcej, to pokazuje, jak bogaty i piękny jest Kościół. Przecież ci ludzie, którzy tutaj to wykonują, orkiestry, chóry, schola, tak, oni poświęcają dużo czasu, żeby to zaśpiewać tak pięknie. Gromadzą się, muszą się spotykać na tych próbach i tak dalej, więc to też jest wielki ukłon w ich stronę, ukłon w stronę wszystkich panów organistów, którzy to inicjują. To jest, no, telewizje nam tego nie pokażą, a szkoda, a chciałoby się. I to jest właśnie to jest piękno Kościoła i wielkie bogactwo Kościoła. Dlatego to chcemy pokazywać i pokazujemy, i w Leśnej Podlaskiej takie wydarzenia dzieją się i będą się dziać. Dość wspomnieć właśnie w maju, 18 maja dokładnie będzie przegląd pieśni maryjnych, na który już teraz serdecznie wszystkich tutaj do tego świętego miejsca zapraszamy. Właśnie, a jeszcze to sanktuarium jest takim pięknym miejscem, żeby właśnie gościć te chóry, zespoły. Tak, dokładnie tak. Jest to miejsce naprawdę święte, naznaczone obecnością Matki Bożej. Dość wspomnieć, że ona sama to miejsce wybrała. Bo to tutaj właśnie było objawienie się Matki Bożej w tej płaskorzeźbie leśniańskiej. Więc to miejsce na pewno jest głęboko utrwalone w ludzkich sercach tutaj ziemi podlaskiej. Więc cieszymy się, że tak licznie tutaj ludzie przebywają, pielgrzymi, modlą się i naprawdę uzyskują wiele, wiele łask. Naprawdę wiele łask. Zapraszamy wszystkich tutaj do naszego sanktuarium. A jeszcze raz dziękuję panu Damianowi za pomysł i za to, że tutaj się tak pięknie realizuje. Dość wspomnieć, że to jest zawodowy strażak. Więc to jest wielka sprawa.